Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej PGE Energia Ciepła 16 biegu Trzech Kopców. Witam wszystkich Was, biegaczy, przed ekranami, bo transmitujemy tę konferencję na żywo. Witam Państwa dziennikarzy, dzięki którym nasz wspaniały bieg niesie się w świat i oczywiście witam naszych szanownych gości. Gospodynią dzisiejszego spotkania jest zastępczyni dyrektora do spraw organizacji i marketingu imprez sportowych Katarzyna Stępniewska-Walaszczyk. Jest z nami również nasz sponsor tytularny naszego biegu, czyli PGE Energia Ciepła, pan Radosław Ilczuk, dyrektor oddziału numer 1 w Krakowie PGE Energia Ciepła. Jest z nami także i wspiera nas nasz partner strategiczny, czyli Małopolska, a z nami jest pan Michał Główka, zastępca dyrektora Departamentu Sportu i Igrzysk Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dzień dobry. Jest z nami także nasz nowy partner, Greensel, zielona energia i zielone kopce, zielony bieg, pan Paweł Ochyński, dzień dobry. A także pan oczywiście Andrzej Batko, niezastąpiony w swojej wiedzy na temat tras krakowskich biegów, koordynator do spraw bezpieczeństwa i zabezpieczenia trasy. Pani Magdalena Sudoł, biegaczka, trenerka, uczestniczka tegorocznej edycji biegu. Pani Margarita Jewtuk, biegaczka z drużyny ASICS Frontrunner Polska, również uczestniczka tegorocznej edycji. Wszyscy zgromadzeni biegacze biegną w tej edycji. Pan Michał Ptak, również ASICS Frontrunner drużyna. I pan Andrzej Lachowski, finalista wszystkich edycji, wiele razy na podium, legenda krakowskiego świata biegowego. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zanim przejdziemy do rozmowy, zobaczmy w telegraficznym skrócie, jak wyglądała edycja zeszłoroczna. Piękne widoki, piękny bieg. Pani dyrektor, to już w tę niedzielę, 24 września. Tak, dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie witam też naszych sponsorów. Jak Państwo wiecie, Bieg Trzech Kopców ma od tego roku nowego sponsora tytularnego. Markę rozpoznawalną, markę, która troszczy się o sport i aktywizację społeczeństwa zarówno w Polsce, jak i w Krakowie. PGE Energia Ciepła. Bardzo się cieszę, że w zeszłym roku rozpoczęliśmy współpracę, a w tym roku już mogliśmy rozwinąć skrzydła i że tak dobrze wszystko nam się układa. I mam nadzieję, że ta współpraca będzie owocna dla obu stron i że Państwo nam zaufacie, złapiecie jeszcze większego bakcyla biegowego i że zostaniecie z nami w rodzinie Królewskiej Triady Biegowej po prostu na dłużej. Witam też serdecznie Michała Główkę, przedstawiciela Małopolski, naszego partnera strategicznego już drugi rok, także dziękujemy, że razem z nami chcecie rozbiegać stolicę Małopolski, oraz pana Pawła, naszego nowego sponsora, również, który doda nam energii. Także proszę Państwa, to będzie naprawdę bardzo energetyczny, energizujący bieg. Witam Państwa serdecznie na konferencji poświęconej 16. edycji biegu górskiego, bardzo wyjątkowego wydarzenia, nie tylko w Królewskiej Triadzie Biegowej, ale w ogóle w kalendarzu polskich imprez biegowych. Dlaczego? Bo jest to przede wszystkim jedyny taki bieg w naszym kraju, którego trasa biegnie przez centrum dużego miasta. Po drugie, jest to jedyny taki bieg w Królewskiej Triadzie Biegowej, który ma 13 kilometrów, ale jest bardzo, bardzo trudnym biegiem, który pozwala nam jednocześnie zobaczyć Kraków z tej perspektywy historycznej, ale też który pokazuje to zielone, naturalne, piękne oblicze naszego miasta. Jest to bardzo wymagający bieg dla naszych biegaczy, który ma bardzo dużo podbiegów i nierównych ścieżek.
Zaczynamy 24 września rozgrzewką o godzinie 9.50, start o 10.30 spod kopca Krakusa. To najstarszy krakowski kopiec, miejsce przepiękne i widokowe, z którego możecie zobaczyć w zasadzie każdą stronę Krakowa, ale nasz wzrok zawsze jest skierowany w kierunku kopca Kościuszki i Lasku Wolskiego, czyli celu naszej 13-kilometrowej podróży. Biegacze, bardzo apelujemy i prosimy też o ostrożność po starcie, dlatego że ten pierwszy zbieg spod kopca Krakusa, tak jak tutaj zresztą widzicie, jest dość stromy, jest kamienisty, są zakręty, może być ślisko, dlatego bardzo prosimy o ostrożność. Tym bardziej, że zapowiada się, że może pobijemy frekwencję z 2019 roku. Wówczas ukończyło nasz bieg 2971 osób. W tym roku na liście startowej mamy już prawie 3200 osób. Limit wynosi 3500 osób, więc można się jeszcze zapisać w biurze zawodów. Kiedy już nasi zawodnicy przebiegną, zbiegną ze wzgórza Lasoty, wbiegną na rynek podgórski, tutaj się zaczyna ta najbardziej widokowa część naszego biegu, ale też jeszcze stosunkowo prosta, więc warto tam zachować jeszcze trochę siły i nie biec na maksa, bo później za Mostem Zwierzynieckim skręcicie w ulicę Malczewskiego i to będzie pierwszy wymagający trudny podbieg, 500 metrów pod górę. Także zachowajcie siłę, rozłóżcie dobrze energię, bo już później będzie tylko trudniej. Gdzieś w granicy 7-8 kilometra będzie czekał na Was punkt odświeżania, gdzie będziemy serwować wodę od wodociągów miejskich, więc warto z niego skorzystać, tym bardziej, że zamówiliśmy pogodę, ma być ciepło i słonecznie, więc warto się tam nawodnić przed tym ostatnim etapem, ostatnimi 5 kilometrami już w Lasku Wolskim, zbiegi, podbiegi, zakręty, więc trzeba być ostrożnym. I meta czeka na nas przy kopcu Piłsudskiego. Przypominam, że trzeba ten kopiec jeszcze obiec dookoła, nie skracać sobie drogi. A my będziemy na Was czekać z medalami, będziemy czekać ze strefą aktywacji sponsorskich oraz ze strefą regeneracyjną, z ciepłymi posiłkami, które mamy nadzieję Was też zregenerują. O 11.40 i o 11.45 będziemy mieć dekoracje w kategorii Open. Natomiast tu jest też pewna nowość, też wsłuchując się w głosy naszych uczestników, w tym roku przyznamy również nagrody w kategoriach wiekowych za pierwsze trzy miejsca w każdej kategorii. Nagrody będą do odebrania w wyznaczonym punkcie nieopodal sceny, także proszę sprawdzać klasyfikację i zgłaszać się do nas. Także życzymy Państwu wszystkim powodzenia, dużo radości i pozytywnych emocji. Trzymamy kciuki za Wasze bezpieczeństwo i za Waszą energię i do zobaczenia na mecie. Dziękuję. Ale zanim meta, to oczywiście start, a startujemy u stóp kopca Krakusa, gdzie będzie na Was czekać nasz speaker Mateusz Goleniewski, dobrze Wam znany, który przygotował dla Was kilka słów. Dzień dobry, witam Państwa. Już w niedzielę 24 września spotykamy się na najtrudniejszym dla komentatora sportowego biegu pod względem nazwy. Spotykamy się na PGE, Energia Ciepła, 16. biegu trzech kowców, międzynarodowy otwarty Mistrzostwa Krakowa w biegu górskim stylem anglosaskim. Trudne do wymówienia dla speakera, ale jest to bieg również bardzo trudny i no nie najłatwiejszy dla biegaczy i biegaczek, którzy w niedzielę staną na linii startu. Trzy kowce do pokonania, 13 kilometrów do obiegania, więc będzie się działo w Krakowie. My z Łukaszem Panfilem będziemy starali się Wam to wszystko urozmaicić. Mam nadzieję przekazać kawał dobrej energii. Jeśli tej energii będzie mało, będziemy mieli ze sobą czekolady, więc jak humor nie będzie dopisywał sportowo, to nadrobimy dobrymi kaloriami. Jak gdyby komuś ten humor pobiegu nadal nie dopisywał, zapraszam, bo sam będę się w niedzielę wybierał do zoo zlokalizowanego w okolicach kopców zoo w Krakowie, więc tam również można sobie ten humor poprawić. Gorąco zachęcam, zapraszam, widzimy się w niedzielę w Krakowie. Mówię do zobaczenia, bierzcie formę, bierzcie dobre humory i widzimy się w Krakowie. Jak usłyszeliśmy, bieg wyzwaniowy z wielu powodów, z powodu samej trasy, z powodu nazwy,
ale ta nazwa nie jest przypadkowa i może bieg trudny, ale za to jaka owocna współpraca z PGE Energia Ciepła, która zresztą od dawna chętnie wspiera inicjatywy naszego miasta, w tym te sportowe. Zgadza się, panie dyrektorze? Tak, to prawda. Dzień dobry państwu. PGE Energia Ciepła SA to jest nie tylko największy lider branży ciepłownictwa i największy w Polsce producent energii elektrycznej i ciepła. Z punktu widzenia krakowskiej elektrociepłowni to już jesteśmy wiarygodnym partnerem miasta Kraków już od ponad pół wieku. W tej chwili dostarczamy energię ciepło sieciowe do ponad 70% krakowskich domów, szkół, przedszkoli, szpitali. Natomiast no, to nie tylko jest tak, że nasz zakład jest, że tak powiem, realnie wpisany w krajobraz miasta, ale chcemy być też częścią lokalnej społeczności, uczestniczyć w życiu krakowian. Naszą dumą i ambicją jest wspierać inicjatywy z zakresu sportu, ale też z zakresu kultury, edukacji, także wsparcia najuboższych czy potrzebujących. I bardzo się cieszę, że w tym roku możemy być sponsorem tytularnym PGE Energia Ciepła 16 biegu Trzech Kopców. Imprezy zupełnie unikatowej, bo tak jak tutaj już padło wcześniej, jedynego biegu górskiego, który jest, rozgrywa się na terenie dużego miasta. Ale też nie tylko ze względu na to, że wpisuje się to w ideę społecznej odpowiedzialności, o której powiedziałem wcześniej, ale ze względu na partnera. Także tak jak my staramy się być i jesteśmy odpowiedzialnym partnerem miasta w tym, czym się zajmujemy, to wiemy o tym, że Zarząd Infrastruktury Sportowej też jest bardzo dobry w tym, co robi. Jest organizatorem, czy był organizatorem wielu międzynarodowych imprez. Wspomnę o Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej, Mistrzostwach Świata w piłce siatkowej, Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej, no i też od wielu, wielu lat w krakowskiej triady biegowej, w której uczestniczy co roku około 16 tysięcy uczestników z 55 państw, jeśli dobrze zapamiętałem. Także wiemy o tym, że te środki, które przeznaczyliśmy na wsparcie tej imprezy, będą spożytkowane dobrze, z korzyścią dla mieszkańców Krakowa. Natomiast wracając do stwierdzenia czy pytania, które padło, to jest nie tylko tak, że jesteśmy partnerem dużych imprez sportowych czy sponsorem też dużych obiektów sportowych, o czym państwo prawdopodobnie wiecie, ale angażujemy się też na szczeblu lokalnym. W Krakowie wspieramy klub sportowy Prodniczanka, wspieramy klub łyżwiarstwa figurowego Lajkonik. Także staramy się być obecni w społecznościach, w których funkcjonujemy. Bardzo nas to cieszy. Na trasie PGE Energia Ciepła 16 biegu Trzech Kopców uczestnicy mogą podziwiać zarówno zabytki, nowoczesną infrastrukturę, jak i urokliwe krajobrazy, jakie oferuje Kraków, ale także więc również Małopolska. Zgadza się, panie dyrektorze? Dzień dobry państwu. Tak, oczywiście, dlatego też obecność województwa małopolskiego podczas kolejnej edycji biegu Trzech Kopców no nie jest tutaj przypadkowa. Działania samorządu województwa małopolskiego od wielu lat nakierowane są na to, aby właśnie konsekwentnie budować tą sportową markę poprzez liczne działania mające na celu upowszechnianie kultury fizycznej, poprzez zachęcanie mieszkańców zarówno Krakowa, jak i Małopolski do aktywności fizycznej. I myślę, że właśnie między innymi dlatego ta współpraca zapoczątkowana w zeszłym roku pomiędzy województwem małopolskim a Zarządem Infrastruktury Sportowej układa się właśnie tak dobrze, ponieważ mamy ten duży wspólny cel, jakim jest propagowanie biegania wśród mieszkańców Krakowa i Małopolski. A ten cel myślę właśnie, że najłatwiej osiągnąć poprzez realizację tego typu projektów jak Królewska Triada Biegowa. No jest to bieg szczególny, prawda? Już tutaj pani dyrektor powiedziała, no jedyny taki bieg górski w centrum dużego miasta, na stałe wpisany w kalendarz najbardziej licznych i najbardziej interesujących biegów w naszym regionie. I myślę, że poza tym aspektem sportowym, niezwykle istotnym, o którym pewnie za chwilę zaproszeni tutaj biegacze
powiedzą coś więcej. No jest on również szansą na odkrywanie uroków miasta Krakowa, zarówno tej części miejskiej, zabytkowej, jak i tej części przyrodniczej, trzech krakowskich kopców i Lasu Wolskiego. I to jest dla nas niezmiernie ważne właśnie, ponieważ bieganie jest też taką szansą na odkrywanie i podziwianie uroków województwa małopolskiego. Dlatego też mamy takie hasło, Małopolska tu dobrze się biega i staramy się właśnie je realizować poprzez uczestnictwo i wsparcie organizacyjne i finansowe. Myślę, że w kilkudziesięciu biegach na terenie całego województwa małopolskiego jesteśmy obecni również na wielu biegach górskich, festiwalach górskich w Małopolsce. Także tym bardziej nie mogło nas zabraknąć podczas kolejnego wydarzenia w ramach Królewskiej Triady Biegowej, podczas której przecież nie tylko biegacze z Krakowa, ale właśnie z całej Małopolski bardzo licznie biorą udział, co jest dla nas właśnie niezmiernie ważne i istotne w kontekście tych działań, które na co dzień realizujemy. I tutaj dodam, że pan dyrektor i ta współpraca jest jak najbardziej autentyczna, wie co mówi, ponieważ był uczestnikiem 19 Krakowia Maratonu. Zachęcamy do kolejnych udziałów. Tak jest, i w niedzielę również staje na starcie. Nie możemy się doczekać. Czekamy na relacje i z oznaczeniem obowiązkowo naszych profili w social mediach. A naszych biegaczy, oczywiście w tych wymagających dużej energii startach, zawsze wspiera nasz sponsor strategiczny, firma OSI. Pani przedstawicielka też jest z nami, Mariola Bielawska, event manager firmy OSI. W pakietach startowych znajdziecie energetyczne napoje, które na pewno dodadzą wam energii. Doskonale znacie też nasze batoniki, osobiście również jestem ich dużą fanką. Natomiast jeżeli rozmawiamy o energii i o kopcach i o tej zielonym otoczeniu, w którym startujemy, kończymy, to oczywiście tutaj warto wspomnieć, że naszym nowym partnerem jest firma Greensel, która w zielonej energii właśnie się specjalizuje. Zgadza się, panie dyrektorze? Dzień dobry państwu. Tak, ja zawsze, znaczy marka Greensel wzięła się stąd, że mobilność zawsze nam przyświecała i życie to ruch przede wszystkim. Energia jest tego podstawą, trzeba mieć energię, żeby się ruszać i żeby działać. My mieliśmy hasło, dostarczamy świeżą energię. Tutaj też na bieg chcemy tej energii jak najwięcej dostarczyć. Więc jesteśmy pod wrażeniem organizatorów, bardzo duży profesjonalizm, więc niesamowita przyjemność być częścią takiego wydarzenia. Że tak powiem, wczoraj myślałem, że przypadkiem byłem na kopcu Krakusa, ale wydaje się, że to nie przypadek. Wczoraj na starcie widziałem, jak to wygląda. Rzeczywiście piękna sceneria. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że możemy być jako Greensel partnerem tego wydarzenia. My również dziękujemy, a na starcie na mecie na naszych biegaczy u stóp kopca Piłsudskiego oczywiście będą czekać piękne medale, które można obejrzeć na postumencie, jak również oczywiście każdy biegacz będzie wyposażony w naszą koszulkę biegową. Czy ja tutaj mogę zaprosić naszych pracowników działu sponsoringu, którzy zechcieli wcielić się w rolę modeli i pięknie nam zaprezentować tegoroczne koszulki. Chwila dla fotoreporterów, bo ten aspekt zawsze się cieszy dużym zainteresowaniem. Z nami są również oczywiście biegacze, bo o to w tym wszystkim chodzi, ale najpierw powiedzmy o trasie tegorocznej, ponieważ ona ze względu na trwające w Krakowie modernizacje musiała ulec pewnym modyfikacjom. Zasadnicze punkty są bez zmian, ale tutaj oddaję głos ekspertowi, pan Andrzej Batko, specjalista od zabezpieczenia. Dzień dobry państwu. Jest mi bardzo miło, że mogę przedstawić zarys trasy nowy, dlatego że z uwagi na wszystkie remonty na terenie miasta musieliśmy zejść z bulwarów północnych i wejść na bulwary południowe. Jest to zasadnicza różnica z wielu względów, ale ja pozwolę sobie najpierw w kilkunastu zdaniach powiedzieć na temat trasy, a później w kilku zdaniach o utrudnieniach.
Proszę Państwa, więc trasa jak zwykle zaczyna się na kopcu Krakusa, następnie ulicą Maryjewskiego, pod kopcem, następnie nad torem. Wbiegamy na kładkę nad ulicą Powstańców Śląskich, wbiegamy na ulicę Dębowskiego, z ulicy Dębowskiego na plac Lasoty, następnie na Parkową, z Parkowej na kawałeczek ulicy Rękawka i już jesteśmy na Rynku Podgórskim, przekraczamy ulicę Limanowskiego, wbiegamy w ulicę Starowolską z prawej strony Brodzińskiego, przebiegamy ulicą Brodzińskiego prawie że do ulicy Nadwiślańskiej i tu wpadamy na dół na Bulwar Południowy. Mamy przed sobą trzy bulwary, Bulwar Podolski, Wołyński i Poleski. Oczywiście one są tam przedzielone mostem Rytmańskim, a więc wbiegamy spokojnie na dół. Wylatujemy przy ulicy Rolego, przebiegamy most Rytmański, następnie wpadamy na Bulwar Wołyński, z Bulwaru Wołyńskiego na Poleski, z Bulwaru Poleskiego wpadamy, proszę Państwa, na stary ciąg ulicy Tynieckiej i koło kościoła Salezjanów wybiegamy na wschodni chodnik mostu Zwierzynieckiego. Następnie po przejściu spadamy na ulicę Księcia Józefa, gdzie od razu skręcamy w ulicę Malczewskiego, wbiegając pod most Diabelski, gdzie zawijamy powtórnie dwa razy w prawo i już jesteśmy na Alei Waszyngtona, którą dobiegamy do ulicy Starowolskiej, przecinamy tą ulicę i wbiegamy na teren Lasku Wolskiego, gdzie spokojnie dolatujemy najprzód ścieżką rowerową do ulicy Żubrowej, przecinamy Aleję Wędrowników i następnie aleję do kopca, jesteśmy już na mecie. Więc sprawa jest bardzo prosta, nie wymagająca większych komentarzy. Jeżeli chodzi o utrudnienia, no niestety muszą być, aczkolwiek staraliśmy się, żeby były jak najmniejsze. Mianowicie pierwsze utrudnienie bardzo krótkie, bardzo chwilowe i zaangażowaliśmy wszystkie siły do tego, wystąpi w Rynku Podgórskim przecięcie ulicy Limanowskiego. Jest to stosunkowo krótka, że tak powiem, przeszkoda, albowiem średnio około 8 do 12 minut trwa zamknięcie ruchu i tu do pomocy zaprosiliśmy zarówno policję, jak i Straż Miejską, jak i inspektorów MPK, żeby to przebiegało wszystko sprawnie, żebyśmy nie robili dużych utrudnień. Następnie mamy utrudnienia dla ruchu pieszego na bulwarach, z tym, że staramy się na skutek prośby Biura Inżyniera Miejskiego Ruchu jak najkrócej przebiegać bulwarem Poleskim, a więc zamknięcie od ulicy Zamkowej do ulicy Zwierzynieckiej, Zielińskiego. Proszę Państwa, oczywiście chodnik ulicy Zielińskiego będzie zamknięty na odcinku od Salezjanów do ulicy Malczewskiego. Niemniej jednak będą wcześniej znaki, żeby przejść po przejściu przy ulicy Praskiej, więc to powinno być rzecz, która rozładuje w jakiś sposób napięcie. I ostatni moment to przebiegamy przez łącznicę ulicy Księcia Józefa i my ją, tą łącznicę, zamykamy, ale praktycznie nie stwarza to trudności dla ruchu kołowego, albowiem na skrzyżowaniu Malczewskiego i Księcia Józefa będziemy kierować przez policję ruch w lewo poprzez tą okrążnicę, żeby każdy mógł wyjechać, nie musiał stać długo w kolejce. Proszę Państwa, oczywiście to samo, jeżeli chodzi o ulicę Starowolską, to jest ostatnie utrudnienie na trasie. Tam zorganizowaliśmy objazdy, są wszędzie tablice objazdowe i również tam będzie policja, tam będzie szkoła aspirantów i Straż Miejska. Będziemy się pomagali jak mogli ludziom, którzy się tam gdzieś zamieszają pomimo obowiązujących znaków. Proszę Państwa, my podchodzimy do tego zdarzenia bardzo poważnie i chcielibyśmy, aby to było wyzwanie nie tylko dla zawodników, ale dla nas również, żeby to był jak najbardziej bezpieczny wyścig, bo oczywiście jest wspaniały widokowo i moim zadaniem jest dopełnić, żeby ludzie przebiegali bezpiecznie. Chciałem serdecznie podziękować wszystkim służbom, począwszy od Policji, Straży Miejskiej, Szkoły Aspirantów, Szkół Mundurowych i Zabezpieczeniu Medycznego, bo oni będą o tym dbali, a stosunkowo jesteśmy do tego również ostatniego odcinka przygotowani, o której mówiła pani dyrektor, mianowicie gdyby padało i była mokra nawierzchnia na terenie Lasku Wolskiego, więc będziemy tam mieli po pierwsze zabezpieczenie w postaci OSP, które będzie jeden do drugiego w zasięgu wzroku, a oprócz tego na samym końcu pojedzie kład medyczny, który będzie ewentualnie zbierał ludzi, którzy doznaliby jakichś urazów. To tyle. Ja bym serdecznie przepraszał za wszystkie utrudnienia, które muszą nastąpić. Staraliśmy się, żeby one były jak najmniejsze. No i życzę wszystkim zawodnikom wspaniałych sukcesów, cudownych krajobrazów, wielkich przeżyć,
a sobie, żeby się odbyło bezpiecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. A jakie utrudnienia czekają już na samych biegaczy, na samej trasie, o tym najlepiej wie trenerka naszych biegów, naszych treningów Biegaj w Krakowie, przygotowujących do biegów triady królewskiej, triady biegowej, Magdalena Sudoł. Na co biegacze powinni zwrócić uwagę szczególną? Dzień dobry. Ja sądzę, że dobrze by było rozsądnie zacząć, mówiąc w żargonie takim sportowym, nie podpalać się i rzeczywiście ten początek zacząć rozważnie, z głową, bo tak jak pani dyrektor mówiła, trasa jest wymagająca, to jest 13 kilometrów, więc żeby rozsądnie rozłożyć siły, żeby wytrzymać tą końcówkę i tam też mocno, ostro finiszować. I też taka uwaga, żeby dobrze się ustawić na linii startu, czyli odpowiednio do swoich możliwości. Mam nadzieję, że te osoby, które regularnie uczestniczyły w zajęciach, w treningach Biegaj w Krakowie, będą odpowiednio przygotowane, bo tak był trening skonstruowany, tak przemyślany, żeby wytrzymać cały dystans. Były zarówno podbiegi, jak i bieganie po płaskich odcinkach, więc mam nadzieję, że wszyscy ci biegacze dobrze wystartują i będą miło wspominać tą edycję. Dziękuję bardzo. Z nami jest również pani Margarita Jewtuk, biegaczka z drużyny ASICS Frontrunner. Na co dzień analityczka. Od paru lat mieszka pani w naszym pięknym mieście. Jak się biega w Krakowie? W Krakowie biega się pięknie. Ja mieszkam na północy i bardzo uwielbiam tereny Krakowa. Biegam w Parku Lotnictwa i około Wisły. Bardzo mnie cieszy, że jest sporo miejsca w Krakowie, gdzie można biegać bez styczności z samochodami. I sama perełka tego Krakowa to Lasek Wolski. To takie piękne miejsce, gdzie możesz praktycznie w środku Krakowa, w samym sercu, ale być w terenie. No i sprawdzam tej formy będziemy mieli w niedzielę. A w Lasku Wolskim myślę, że znajdziemy dużo podbiegów, których znanym zwolennikiem jest obecny z nami Michał Ptak, na co dzień dyrektor operacyjny, ale również oczywiście frontrunner ASICS, który zaczynał nietypowo, bo od triatlonu, a teraz właśnie biegi górskie po tych ulicznych. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Tak, zaczynałem od triatlonu, więc nietypowo. Biegacze co do zasady uliczni zwykle kierunkują się później albo na triatlon, albo na biegi górskie i ultra. Ja, ponieważ zacząłem od triatlonu, siłą rzeczy musiałem pójść w biegi górskie i w biegach górskich może nie jestem wybitnym biegaczem, ale faktycznie na podbiegach czuję się dobrze i na biegach płaskich, gdzie mamy jakieś podbiegi, widzę, że mam szansę nadrobić to, co tracę na płaskim, więc na tym biegu Trzech Kopców myślę dobrze się bawić, ale zwracam uwagę, że podbiegów jest kilka i na tym pierwszym do Diabelskiego Mostu warto nie użyć wszystkich swoich sił na podbiegach, tylko zostawić je na dalszą część. O czym najlepiej wie pewnie weteran naszych biegów wokół Trzech Kopców, pan Andrzej Lachowski, wielokrotnie na podium tego biegu, w przeszłości też najszybszy w Krakowie maraton, zwycięzca naszego biegu nocnego na 10 kilometrów. Panie Andrzeju, dlaczego wraca się na te nasze kopce? Co jest takiego wyjątkowego w tym biegu? Dzień dobry Państwu. Wyjątkowość tworzą ludzie, tworzą Państwo, organizatorzy, tworzą to biegacze i tworzą kibice. Tak naprawdę na samym początku już dzięki też Państwu, organizatorom, na biurze zawodu witają nas biegacze, wolontariusze, ale to są głównie biegacze, którzy uśmiechem, można sobie porozmawiać z nimi, wymienić spostrzeżeń. Oni nas witają i tak naprawdę już tworzą tą atmosferę tego biegu. Później oczywiście Państwo wymyślili trasę, która jest wyjątkowa. Bardzo często dzwonią do mnie zawodnicy spoza Krakowa, pytają się: słuchaj, jak mam biec ten bieg? Czy to jest bieg górski, czy to jest bieg płaski? Ja mówię, to nie jest bieg górski. Mówię, no to jak? No to płaski. Mówię, nie, to nie jest bieg płaski. To jest połączenie biegu górskiego i biegu płaskiego. Tak naprawdę od zawsze mówię, że tu wygrywają zawodnicy wszechstronni.
którzy potrafią dobrze podbiegać, dobrze zbiegać, ale też są szybcy. I to tworzy wyjątkowość tego biegu, który teraz mamy, dlatego ja tu 16 raz startuję. Można powiedzieć, że 17, ponieważ tam w pandemii wiadomo, nie można było organizować biegów, natomiast ja jestem z Krakowa, więc grupa się zorganizowała i pobiegła ten bieg, ale wracam tu zawsze chętnie, dokąd będę mógł, to będę biegał, a mam nadzieję, że w przyszłości również mój syn tutaj wystartuje. Ale to jest właśnie ta wyjątkowość, którą tworzą państwo i biegacze, jak i również kibice. Anglosaski jednym słowem. Wyjątkowy bieg, jedyny w Polsce bieg górski przez centrum metropolii wiodący. 1/4 ścieżkami o nieutwardzonej nawierzchni. Tutaj państwo biegacze będą do państwa dyspozycji jeszcze do indywidualnych wypowiedzi na koniec. A na końcu samego biegu oczywiście finiszujemy u podnóża Kopca Piłsudskiego, gdzie będzie czekać na nas Łukasz Panfil, nasz speaker, ale też biegacz z dużymi wynikami. Zapraszam na krótki film z Łukaszem. Kochani biegacze, już dzisiaj zapraszamy Was na niedzielne przedpołudnie, na wielkie sportowe, biegowe wydarzenie w pięknym Krakowie. PGE Energia Ciepła, 16 bieg Trzech Kopców. Będzie pięknie, bo zawsze tam jest pięknie. Tak naprawdę to przedłużone lato, myślę, że gwarantuje nam przede wszystkim fantastyczną aurę w stolicy Małopolski. Nawet jeśli ta pogoda troszeczkę zawiedzie, na pewno nie zawiodą nas organizatorzy z Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Co nas czeka? Czeka nas piękny 14-kilometrowy bieg i ulicami Krakowa, i właśnie kopcami, moi drodzy, tym symbolem stolicy Małopolski. Rekordowa liczba zgłoszeń. W tej chwili 3145 biegaczy widnieje na liście startowej biegu Trzech Kopców. Zatem ta liczba zawodników świadczy o wysokiej jakości imprez, które serwuje nam ZIS. Ponadto, moi drodzy, na szczycie Kopców różne atrakcje, to do czego jesteśmy przyzwyczajeni od wielu, wielu lat. Ponadto wysoki poziom sportowy, czyli coś, co jest również wyróżnikiem tego biegu, bo przecież chociażby w zeszłym roku drugie miejsce zajmowała Aleksandra Lisowska, mistrzyni Europy w maratonie. Chociażby kilkukrotnie tą imprezę wygrywała krakowianka Kasia Broniatowska, brązowa medalistka halowych mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. Również panowie tacy jak chociażby Szymon Kulka czy Tomek Grycko, nasi reprezentanci Polski, startowali właśnie w tym biegu. Zatem wszystko będzie w jednym miejscu, wszystko będzie skupione na jednym z kopców, na którym będziemy kończyli ten bieg, dokładnie w niedzielne popołudnie. Zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Lista internetowych zapisów jest już zamknięta, ale będzie się jeszcze można zapisać w biurze zawodów. Zgadza się pani dyrektor? Tak, zapraszamy wszystkich już w piątek od godziny 16 do 20 oraz w sobotę od godziny 12 do godziny 20 do naszego biura zawodów zlokalizowanego w zmodernizowanym stadionie miejskim imienia Henryka Reymana w Krakowie. W tym roku również poza biurem zawodów przygotowaliśmy dla państwa expo, i gdzie też będziecie mogli zapoznać się nie tylko z działalnością czy z ofertą naszych sponsorów, ale także zapoznać się z różnymi jeszcze innymi tematami, obszarami biegowymi. I właśnie na naszym expo będzie możliwość nabycia koszulki biegowej od marki ASICS, naszego sponsora technicznego, do czego państwa bardzo serdecznie zachęcam. Oprócz tego biuro zawodów czynne będzie jeszcze w niedzielę w godzinach od 8 do 9.30. Natomiast ten dzień będzie można tylko odbierać pakiety startowe, już nie będzie możliwości zapisywania się na ten bieg. I przygotowaliśmy dla państwa też kilka jeszcze ułatwień. Będzie podstawiony specjalny tramwaj, który o godzinie 8.30 i 9.30 wyjedzie spod stadionu właśnie w kierunku Kopca Krakusa. Przejazdy w ogóle komunikacją miejską w Krakowie w niedzielę dla naszych biegaczy są nieodpłatne. Wystarczy mieć ze sobą numer startowy. Będziecie państwo mogli również skorzystać z nieodpłatnych właśnie parkingów wokół stadionu miejskiego. I także dla kibiców przygotowaliśmy transporty najpierw spod Kopca Krakusa pod zoo, a potem pod zoo od godziny 12 będą kursowały autobusy, które zawiozą państwa albo w rejon Cichego Kącika, albo w rejon Rynku Podgórskiego. Także mamy nadzieję, że to uproszczenie będzie dla państwa też dobrym rozwiązaniem komunikacyjnym. Natomiast jeszcze raz
zapraszamy do udziału w naszym biegu. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc, można się zapisać. Bardzo mnie cieszy, że coraz więcej pań, kobiet startuje w naszych biegach, zwłaszcza tych długodystansowych. Naszym celem jest też mobilizowanie właśnie kobiet do aktywności fizycznej i do startu w naszych imprezach. Jeśli chodzi o bieg Trzech Kopców, tutaj frekwencja wychodzi w granicach 23%, także moim marzeniem jako kobiety jest to, żeby zwiększyć procentowy udział pań w tym biegu i mam nadzieję, że jeszcze zmobilizujemy kilka kobiet do startu 24 września. Także zapraszamy serdecznie i mam nadzieję, że będziemy wszyscy dobrze się bawić z zachowaniem wszystkich sportowych emocji. Do zobaczenia. Do zobaczenia w niedzielę. Dziękujemy wszystkim Państwu za uwagę, a dziennikarzy zapraszamy do zadawania pytań indywidualnych. Pozdrawiamy i do zobaczenia.